No kochani, mam godzinę 19:39. Na sam początek zaraz powiem, że jutro jest sobota, o 18:00 będzie transmisja na żywo, także zapraszam. A dzisiaj mamy piątek, 6 maja 2022 rok. Kochani, o, to jest boks i teraz nowości, najnowsze. Tak, przyszła dzisiaj sztuczna trawa, 6 metrów kwadratowych, przysłał pan Marek z Gliwic. No tą sztuczną trawę to położę tutaj, ten odcinek przed budami, o tutaj ten ile tam metrowy, nie, położę na dach. Teraz tutaj na ten dach, na ten daszek, co jest przykryty. I teraz tak. Pani Ania zamówiła folię, czy te pleksi, taką cienką, która pójdzie tutaj z przodu, także będzie w ten czas już pokryty cała góra, cały dookoła ten boks. Ja już mówiłem, tutaj z kolei będzie cynkowa blacha położona, tutaj cynkowa blacha, tutaj cynkowa blacha, no i tutaj. I teraz tak, miałem na wkręty to mocować, no ale była dyskusja, tu osoby wzięły udział, pan właśnie Marek z Gliwic, pani Adrianna, były różne propozycje i ostatecznie przeszła propozycja pani Adrianny, że ona zamówi taśma klejąca dwustronna 30 metrów i tą pleksi, czy tą folię, bo to jak ta cienka to się nazywa folia, grubsza to pleksi, będzie przyklejana, o tutaj, do tego, w tym miejscu i w tym miejscu. Na dole nie, bo ona będzie sięgała tutaj 20 cm od dołu, jest tej szerokości. O, to tak to będzie. Kochani, na pleksi, na taśmę dwustronną, podobno bardzo dobra, mocno trzymająca, nie będzie trzeba wiercić. Ja sobie sam nakleję, przykleję, nie trzeba drugiej osoby do tego. To jest to, kochani. No i jutro będę ciął tą trawę sztuczną, także położę tutaj. Nie. To tak z grubsza na ten temat. No a teraz idę, kochani, do matki wszystkich matek, bo byłem rano, dałem jej tam, już nie pamiętam, 2 czy 3 saszetki. W południe nie byłem, a powinienem być, ale mam nadzieję, że ona była tutaj, podjeść. I teraz jej tam dam, kochani, 4 saszetki na noc i do rana, żeby miała. I oczywiście to włożę jej do tej miseczki, którą ma w budzie. Także nie będzie musiała wychodzić. A wyjść to tyle, że, żeby się wody napić. A wodę napić to ma możliwość tam do oczka wodnego w tamtą stronę 50 metrów. Albo przyjść tutaj też z dozownika. Ale ona chętnie chodzi tam, jakoś bardziej pamięta. Może dlatego, że tam jest oczko wodne większe. No to bardziej to w pamięci utkwiło. No a teraz będę musiał znowu przełączyć na oświetlenie z lampą LED, żeby zobaczyć co w środku. No i będę wołał ją, że to ja idę, żeby się nie bała. No to tak, kochani, z grubsza. No to już mam włączony. Zoom 1. Przedtem było 0,5. Lampa LED świeci się. A tutaj babciusia za mną przyszła. Ta właśnie siedzi. O, nie wiem, czy ona gdzieś tam pójdzie. Czy ona za mną tutaj przyszła. No mam nadzieję, że babciusia się okoci w tym domku pod tarasem. Kicia, kicia, to ja idę. Kiciulko. Nasza, o, jest nasza kiciusia. Chodź, kicia. Chodź, kicia, kicia, chodź ci dam. Chodź ci nawet dam tutaj saszetkę na wierzchu. Chodź, masz. Na świeżym powietrzu. Chodź, kicia. No. O, widzicie. Widzicie. A pan Władek mówił, że ja ją stresuję. No, a ona
wychodzi, jak ja ją wołam. Widzicie? No, no to dobrze, że wyszła. Zobaczymy, co u naszych maleństw tutaj. Żywe są wszystkie? Wszystkie są żywe, zobaczcie. Zobaczcie, jakie ładne. O. Aha, nie wszystkie patrzą na oczka. Tak? Ty nie patrzysz? Ty nie patrzysz? O, ten, tego bierze pani Ewa z Frankfurtu. O, tego. Zobaczcie, jak ma połówkę taką. Ale ma. Żeby nie to nad tym okiem, to już w ogóle była cudowna. No i z których tygrysów weźmie jednego też. Podobno. Albo ten jaśniejszy, albo ten ciemniejszy. To nie wiem, panie Ewo. A pan Zygmunt te dwa. Bierze tego ze skarpetkami i tak dalej. No, to tutaj mamy miseczkę. To biorę tą miseczkę. Oj, kurde, molek, kochani. Miałem słomę dzisiaj włożyć. Ha, ha, ha. Nie włożyłem słomy. Jasune. Jasune. No nic. Jutro. Jutro trzeba w takim układzie. Już dzisiaj nie będę chodził, bo już mi się nie chce. A dzisiaj byłem, kochani, ze Żbiczkiem. Dostał drugą serię trzech zastrzyków na to zapalenie dziąseł. Nie? No i poznałem się pana doktora, czy trzeba następnym razem przyjechać. A mówi, proszę pana, jak będzie potrzeba, to pan przyjedzie. Na razie nie widzę. No, no to tak wygląda. To byłoby to. Teraz, kochani, sprawa naszego wąsika. No, z tego co wiem, to pani Adrianna wysłała maila do pana dyrektora w tej sprawie. Teraz pani, zdaje się, Arletka dzwoniła na oddział numer 4, tam z kimś rozmawiała i rozmawiała z panem Łuniewskim, to jest weterynarzem, który zamienia gminy, kochani, leczy na fundusz gminny i podobno on czekał, żeby wąsika przywieźli, to on zna ten fundusz gminny, go będzie leczył. Nie wiem ostatecznie, czy ktoś był. O, tutaj jest. A, piszczałka przyszła, czy Maniusia? Która to jest? Nie, Maniusia. Maniusia przyszła na jedzenie. No i zjadła. Matce wszystkich matek, tak? No, zjadłaś te, koleżanko? To było dla matki wszystkich matek, nie dla ciebie. No. Także nie wiem, czy ktoś był z tym wąsikiem, czy nie był z wąsikiem. Jedno tylko mogę powiedzieć, że był mieszkaniec u mnie w pokoju i przekazał mi wiadomość, że pani z biura, właśnie nie będę tu mówił stanowiska, ani tam nazwiska, żebym przyszedł do biura. No, dowiedziałem się, że ta pani dzwoniła do naszej pani pielęgniarki i ta pani pielęgniarka przekazała temu mieszkańcowi. Byłem u tej pani pielęgniarki i się pytam, w jakiej sprawie. Nie powiedziano. Nie powiedziano. Pani pielęgniarka uznała, że być może, że jakieś tajemnice mamy, dlatego tamta pani nie przekazała, w jakiej sprawie. Ja w każdym razie uznałem to, że no jestem traktowany na zasadzie, jak pieska się woła, proszę przyjść. Albo jak w wojsku, proszę przyjść. Nie mówiąc, w jakim celu. Ja nie wiem, kochani, w jakim celu. Czy ktoś przyjechał, czy ja mam się ubrać, czy nie, czy się przygotować. O co dokładnie chodzi. No zacząłem podejrzewać, że to z wąsikiem, ale znowu nie wiem, w jakim celu. Czy ktoś mnie chce ochrzanić, czy chce mnie ktoś o coś prosić, nie wiem. W każdym razie powiedziałem tej naszej pani pielęgniarki, żeby przekazał tej pani, żeby się do mnie zgłosiła. O, mówię, pani zobaczy, jak się dopiero ona poczuje, jak pani jej tak przekaże, bo ja się właśnie tak poczułem. Proszę przyjść.
W jakim celu? Kochani, zasada jest taka. Jeżeli jesteście wzywani do jakiegoś urzędu, dostajecie pismo, czy dostajecie telefon poza wojskiem, to jesteście informowani, po co macie się zgłosić, w jakim celu, w jakim charakterze, czy do sądu, ale nie na takiej zasadzie. Proszę przyjść, nie? Proszę przyjść. A co tu ja? Chłopiec na posyłki. Co tu ja mam? 16 lat? A co, ja jestem synem tej osoby? Czy kurierem? No nie wiem. Może tam była jakaś przyjemna sprawa dla mnie. Być może. Ale to chyba jakieś wymaga zasad konkretnych, kultury, informacji, poszanowania, szacunku. Nie tam telefonu. Ja przecież telefon mam, kochani. Mam telefon, mam numer telefonu. No, przecież można do mnie zadzwonić na komórkę. Czemu nie? Proszę bardzo, proszę dzwonić. No. Przecież wystarczy to tej osobie przedzwonić na przykład na ochronę. Nie, ale ochrona połączy tylko z centralą, z centralą stacjonarnymi, czyli na komórkę nie. Ale no jakaś informacja, jakieś połączenie. Tutaj czeski film, nie wiadomo o co chodzi. Domyślaj się. Człowiek się zaczyna denerwować, bo nie wie, czy go będą ochrzaniali, czy nie. No stresuje się, no. Kiedyś już miałem taką też sytuację, zresztą. Proszę do dyrekcji przyjść. No, poszedłem prosto z marszu, nieubrany, upaprany, a tam się okazuje, ludzie z zewnątrz przyjechali elegancy, a ja nie wiem, gdzie. Jak od roboty, od gnoju. Jak ja to później wyglądam. No, ja muszę być też przygotowany. Jeżeli rozmowa, jakiś temat, to też chcę się przygotować. Jakoś przemyśleć, w głowie sobie ułożyć. Nie mogę iść w ciemno i mam być zaskakiwany. No. Tak jak kiedyś było. Proszę przyjść tu do dyżurki. Panie Wieszku. Ja tam wchodzę, a tam wielkie konsylium. Personel. Chyba z 7 osób. Dyrektor. Psycholog. Jeszcze psycholog. Jeżeli ja potrzebuję do psychologa, to ja się umawiam na wizytę. A tu się okazuje, że wszyscy przeciwko mnie. Byłem atakowany. Nawet pani psycholog wzięła stronę, kochani, personelu. To było, chodziło o te dźwiczki. Pamiętacie, żeby zlikwidować, żeby nie było dźwiczek w piwnicy. Personel się nie zgadzał. Oni się nie zgadzają. No, to jaki kotek? A, to ta. Hanka. I byłem atakowany. Nie. Tam się tłumaczyłem, a jeszcze jedna z opiekunek. Proszę pana, ależ pan, przecież pan jest chory. No. Jeszcze na mnie. Że nie mogą mi wierzyć, bo pan jest chory. No. Ja mówię do pana dyrektora. Mówię, no panie dyrektorze, co to za? Co to za jakieś odzywki? Ta pani, która pijana przyszła do pracy, wymiotowała. Już nie mówiłem, że się leczy psychiatrycznie, że była w szpitalu psychiatrycznym. Ona do mnie, że jestem chory, to nie można mi ufać. No, takie cyrki mi fundują. No. No nie zgadzam się na takie traktowanie. I to co jakiś czas, kochani, jestem podrzucany. No. Jak dzisiaj rano też. Na stołówce. Przez tą opiekunkę. Której mam bardzo duże zastrzeżenia. Ja muszę później chodzić do mojej pani kierownik i tłumaczyć, jakiego rodzaju są popełniane błędy w stosunku do mieszkańca. Jak się traktuje mieszkańca? Nie mówię, że wszyscy, ale niektóre osoby to czasami, tak że proszę nie ogólniać. Się okazuje, że mieszkaniec czasami nie ma nic do gadania. My to wszystko najlepiej wiemy.
jak to kiedyś jeden opiekun powiedział, panie, nie muszę pana słuchać, tłumaczyć, rozmawiać. Pan tu tylko jest mieszkańcem. To jest jakieś takie podejście, kochani, traktowania mieszkańca i DPS-u, w ogóle DPS-u, jako coś gorszego, w sensie, że nie trzeba dbać o jakąś taką normalną kulturę, o takie traktowanie, jak jest w urzędach w mieście za parkanem. Gdzie jest intonacja głosu inna, jak się rozmawia człowiek z człowiekiem. A tutaj już jest takie z góry. No jak to mi powiedziała dzisiaj ta opiekunka. Proszę pana, ja nie pozwolę, żeby to tak było. No. Ja jej tłumaczę, nie, proszę pana, nie będzie tak. Będzie tak, jak ja mówię, to znaczy ta osoba. A powinno być na takiej zasadzie. Według mnie, kochani, kulturalnie, z poszanowaniem drugiej osoby, godności i tak dalej. Ja mam takie powiedzenie, nie będzie szacunku, będzie respekt. Bo ja też język mam, też potrafię być chamski. Po prostu powinno być tak, jeżeli personel zauważa, że mieszkaniec coś robi niewłaściwie, to mówi, proszę pana, uważam, że źle pan robi, że nie powinien tak i proszę tak nie robić, czy proszę tak i tak. I w ten czas ja jako mieszkaniec albo posłucham i się dostosuję, albo nie posłucham, jeżeli mam swoje zdanie. A jeżeli nie posłucham, to wówczas ta osoba z personelem, proszę pana, skoro tego pan nie słucha czy coś, to ja będę zmuszona albo napisać w raporcie, albo notatkę służbową, albo zgłosić do kierownika, albo zgłosić do dyrektora. Na takiej zasadzie, a nie na zasadzie zmuszenia. Nie ma pani zgody. Musi być tak jak ja, bo jak nie, to nie. Bo ja tu jestem opiekunem, to ja tu rządzę. No. I się tłumaczyłem naszej pani kierownik. Po prostu osoby z personelu nikim w tych głowach jakoś nie wbił, w jaki sposób należy z mieszkańcem rozmawiać. Nie na zasadzie zgłuszenia, szykanowania, dyskryminowania. I jeszcze jest takie jedno słowo, muszę sobie przypomnieć. Dręczenia. No jeżeli ja później protestuję, że mnie tak traktują, no to się odzywa druga opiekunka. Więcej szacunku, proszę pana. Proszę z szacunkiem. No ale jak się traktuje mnie? Mnie się traktuje bez szacunku. Na chama próbuje się zmusić, a później mówią, proszę pana, szacunku, czyli tak coś w rodzaju złodziej ukradł i krzyczy łapać złodzieja, jak go gonią. Tak, odwracanie uwagi, odwracanie kota ogonem. No, no tak nie może być. No, jeszcze chciałem coś nawiązać do tego, do tej rozmowy. Może sobie przypomnę. Jakoś nie mogę zaskoczyć. Nakręciłem się, jak widzicie, kochani. To nakręciłem się. Próbuję zaskoczyć. Uciekł mi wątek. Za dużo tych wątków chyba. Chyba tak. No, ładnie drzewa się rozwijają, liście się rozwijają, kochani, coraz więcej. Nie? O, proszę. Zieloniutko.
Ładniutko. Aha, przypomniało mi się. Przypomniało mi się. Proszę was, podstawowy błąd, jaki robi personel, łącznie z panem dyrektorem, bo ze strony pana dyrektora też to słyszałem. Jak się tam byłem w jakiejś sprawie i tam składałem swoje uwagi czy skargę. Proszę pana, bo ja traktuję wszystkich równo. Tak mówi mi dyrektor. Ja mówię, nie proszę pana. Pan nie może traktować wszystkich mieszkańców równo. Po prostu mylą dwie różne rzeczy. Równe prawa, a traktowanie. Proszę was, każdy mieszkaniec ma założoną teczkę indywidualny plan wsparcia IPW. I tam co jakiś okres czasu jest wpisywana opinia o mieszkańcu, charakterystyka tego mieszkańca, czy jest samodzielny, czy niesamodzielny. Nie? Ja mam na przykład wpisane, że nie wymaga kontroli. To jest raz. No i tam jeszcze inne takie cechy pozytywne są. I co to oznacza? A to oznacza, że kochani, jeżeli nam jest też wykształcenie i tak dalej, i to oznacza, że jeżeli takim jest personel, opiekun, czyli inna osoba z personelu na oddziale, ona powinna znać, kto jakie jest, nie, jakie ma możliwości psychofizyczne, intelektualne, fizyczne i tak dalej. I stosownie do tego, co ma wpisane i tego, co obserwuje, odpowiednio się odnosić. Przecież ja nie wyrażam zgody, żebym ja był traktowany jak jakiś upośledzony intelektualnie, jakiś przygłup, który nic nie rozumie, żeby był kontrolowany w sprawach takich podstawowych, gdzie ja sobie jestem samodzielny, mam przepustkę, przecież stałą, mogę wychodzić kiedy chcę. Tylko trzeba powiedzieć, że się wychodzi czy przychodzi, bo oni tam muszą odnotować, jakby się coś stało czy coś takiego. Ale nie wymaga kontroli. A tutaj okazuje się, że mnie się próbuje, proszę was, kontrolować w błahych sprawach, jak przygłupa, i rozmawia się ze mną jak z przygłupem. No gdzie to takie traktowanie? Ja na przykład coś mówię, bo byłem kiedyś też w dyrekcji, z osobą mówiłem, z osobą z dyrekcji rozmawiałem, nie z panem dyrektorem, na temat pewnych zachowań też na stołówce. I ja mówię, a ta osoba mówi, a ja panu nie wierzę. Ja wierzę pani tam socjalnej, nie? Na przykład. Ja panu nie wierzę. No, widzicie? Nie wierzy. Jeżeli ja na mieście idę do urzędu, załatwiam jakieś sprawy, czy w sądzie, to urzędnik wysłuchuje, przyjmuje, załatwia, a nie mówi na takiej zasadzie, proszę pana, a ja panu nie wierzę. A ja panu nie załatwię. No, albo idę do kierowniczki z jednego z oddziałów, mówię, chciałbym się spotkać z opiekunem z waszego oddziału, bo mam mu tam pewną sprawę do przekazania. Się pyta, czy pilna? Mówię, tak, pilna. A ta osoba, kierowniczka, mówi, proszę pana, ale ja muszę zadzwonić i się spytać tego pana, czy on, bo ja się pytam, a kiedy będzie? Muszę go się spytać, czy mogę panu powiedzieć, kiedy on będzie. No to wie pani, wiecie, teraz mnie śmiech ogarnął. Mówię, pani, co pani sobie zżartuje? Mówię, niech pani nie będzie śmieszna. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że idziecie do urzędu, jest urzędnik i się okazuje, że inny urzędnik załatwia.
I się pytacie, czy nawet na policję nie idziecie, nie ma tego policjanta, który chcecie, tylko ten inny, a jego nie ma. I się pytacie policjanta, to kiedy będzie? Nie? W pracy, służbowo, nie prywatnie, tylko w pracy. A on mówi, nie, muszę zadzwonić się spytać, czy mogę panu powiedzieć, bo to jest ochrona danych osobowych. No tak jak pyny sobie robią, no. No wiecie co? I wracając do sedna tej rozmowy. Wszyscy mamy jednakowe prawa. To się zgadza. Mamy wszyscy jednakowe prawa. W DPS-ie, nie w DPS-ie. Są to prawa ogólnoludzkie, ponadczasowe i tak dalej. Ale nie jednakowego traktowania. Nie będziemy traktować osobę nieskalaną, jak papież świętą, na równi, kochani, z jakimś tam recydywistą, kryminalistą, Bóg wie co, i będziemy mu czapkować. No to nie jest to. Traktuje się stosownie do stanu psychofizycznego, intelektualnego, zasług i tak dalej. Co innego prawa, co innego traktowanie. No a mnie się próbuje traktować równając z tymi upośledzonymi osobami, ich chamami, niektóre są tu też chamy niestety. I mnie się też zaczyna tak traktować i ja się burzę. No ale to personelowi ktoś chyba nie potrafi wytłumaczyć tych podstawowych spraw. Wygląda, że ja powinienem personel przeszkolić, kochani. Ja mieszkaniec powinien przeszkolić personel, jak mają się kiedy zachować w danej sytuacji. Bo tu się okazuje, że niektórych spraw to nawet dyrekcja nie wie. No, bo to jest takie trochę przekonanie. A poza parkanem to są same przygłupy, głąby. To kto tu się zorientuje? Co tam? Tak jak kiedyś mi jedna osoba powiedziała z dyrekcji. Ja mówię, że zrobiłem to, to, to. A ta osoba mówi, proszę pana, tego nie wolno, to pan jeszcze nie wie, to wiele spraw panu nie wolno. Ja mówię, jak nie wolno? Przecież jest regulamin, jest prawo. Ja postępuję zgodnie z prawem, regulaminem i co mi nie wolno? Bo ktoś sobie tam w DPS-ie, w władzach wymyśli coś, bo on jest w personelu na stanowisku, to on będzie rządził? Nie. On ma tutaj wykonywać zgodnie z przepisami, statutem, regulaminem mieszkańców, prawem cywilnym, karnym i tak dalej. To obowiązuje. A nie na zasadzie, a tam panie, ja tu rządzę. No, kochani, zrobiłem taki przydługi wykład, ale to zrobiłem specjalnie, bo wiem, że też osoby z DPS-u oglądają, z personelu, mieszkańcy, niech, no powiem tak, zarozumiałe, niech się uczą od mieszkańca. No, ale to wstyd, żeby mieszkaniec pouczał. No. A ja tam trochę wiem, trochę prawa znam. W sądach adwokata mi nie przyznano z urzędu, jako renciście. Mam postanowienie sądu. Odmawia się przyznania adwokata z urzędu, gdyż pozwany, bo to żona mnie rozwód sprawę założyła, wykazał się taką wiedzą prawniczą w pismach procesowych, że pomoc prawna adwokata jest zbędna. No, poza już tym postanowieniem sędzina powiedziała, proszę pana, pan się lepiej broni bez adwokata. No, to tak sąd ocenił. I tu przychodzę do DPS-u i tu się okazuje, że jestem pieniaczem. Bo jako jedyny, kochani, broni się. I to jest później traktowane w ten sposób, że nie, że mi różni tam opiekunowie tam bezzasadnie, czy coś niesłusznie tam. Ja się bronię i mam rację. Tylko nie, znowu on, czyli ja jestem ten jedyny, który się powtarza. Nie?
A nie to, że ja jedyny, który się broni przed tym atakiem szerszym personelu. Tak to jest przedstawiane. Odwracanie kota o gole. No, był kiedyś dyrektor, pan Michalak. To był dyrektor nasz. On nas, mieszkańców, bronił. Nie było na zasadzie, jak jest po niego odejściu, że kruk krukowi oka nie wykole. Nie, personel się jeden drugiemu nie naraża, tylko trzymają sztamę. Przeciwko mieszkańcom, mieszkańcowi. Bo co? Bo my tu jesteśmy sami swoim, tu jest rodzina, tu jest tata, mama, wujek, ciotka, sąsiad, ziomki, sami swoi, a my, mieszkańcy, to jesteśmy zbieranina, kochani, nawet z całej Polski. My jesteśmy ten element obcy. Więc tu jest takie coś, my i oni. Tylko, że w regulaminie, statucie, ogólnie w opiece społecznej, jest napisane, że my jesteśmy podmiotem. My jesteśmy tu najważniejsi. Dzięki nam personel ma zajęcie. I oni mają nam, jak Jezus, być opiekunami, służącymi, w sensie nie tam służącymi negatywnym, ale nam służyć, pomagać, a nie na zasadzie, że mają rządzić nami, pomiatać. No, no to tak się, kochani, rozgadałem, ale mam nadzieję, że to ktoś, kto wysłucha z personelu, co się zastanowi, przemyśli i może przyzna rację. Może. No, bo z myśleniem to jest ciężko. Niektórym Bozia rozumu nie dała. Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. O, kiciulka. Kiciulka moja. Zobaczcie, widzicie? O. Proszę. Przyszedł na fotelik, się położył. Był tam w środku, popił sobie, pojadł. I o, na foteliku. Także pani Adrianno, widzi pani, fotelik się przydaje. Ja tu też dzisiaj siedziałem chyba z godzinę. No, kotki sobie siedzą, o. No przyjemnie, koty lubią na fotelach. No, dzisiaj mnie jeden z internautów pochwalił, że to, co ja robię, to jest lepsze niż to, co WTZ-y robią. No. No, jeżeli, kochani, mam uznanie, to u internautów mam pozytywne opinie. No, zdarzałem się też negatywne. Tak. Tak to, kochani, jest. Ale powiem wam, kochani, mamy tu jak u Pana Boga za piecem. Jeżeli chodzi o warunki socjalne. Jeżeli byłoby coś do poprawienia i do życzenia, to żeby personel był bardziej roztropny. Znaczy, na ogół to są, ale te wyjątki, które psują tą opinię, jak łyżka dziegciu, beczkę miodu. To tylko, żeby się poprawiło. Także, kochani, proszę nie ogólniać, że tu jest strasznie, że jest to. Po prostu niektóre osoby są toksyczne, upierdliwe, jakieś zaburzenia osobowości mają, charakteru.
łącznie z tym, że niektórzy, tak jak mówiłem, z personelu zatrudniani są na stanowisku opiekuna osoby, które się leczą psychiatrycznie i taka osoba jest opiekunem. To jest skandal. Jak to może być? To nie może być. No ale to jest na zasadzie, a trzeba pomóc, bo to osoba znajoma, może sąsiadka, może z rodziny. No i jest to wspaniałomyślne. Tylko do czasu, dopóki ta osoba nie zaczyna, niestety zaburzona, zaczyna mieszkańców wyprowadzać z równowagi. Jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego mieszkańców. Tego już nie powinno być. I to powinno być w jakiś sposób korygowane. To znaczy, ja nie jestem przeciwny, żeby tam, ale to no, musi być pod jakąś kontrolą. Jesteśmy ludźmi, pomagajmy, ale nie naszym kosztem, mieszkańców. Tak nie może być. Bo my jesteśmy tu podmiotem. Nasze dobro jest tym najważniejsze.